Ja poprowadzę tę uroczystość. Z powagą przedszkolaka, który już dawno ma za sobą pobyt wśród trzylatków, powiedział Dawid. No i słusznie, przecież wiadomo, że to dzieci są najważniejsze. Jak głosi jedna z podstawowych zasad obowiązujących w miejskim przedszkolu numer 4 Biedronki w Zambrowie. Placówka, która ma swoją obecną siedzibę przy ulicy Jana Pawła II, obchodzi w tym roku piękny jubileusz 40-lecia. Uczciła go wielką galą w sali Zambrowskiego Centrum Kultury. Dawid, jego koleżanki i koledzy są oczywiście najważniejsi, ale trzeba przyznać, pewną rolę w historii przedszkola odegrali też dorośli. Dzisiejszy dzień jest dla nas dniem bardzo uroczystym i szczególnym, ponieważ obchodzimy 40. rocznicę powstania Miejskiego Przedszkola nr 4 w Zambrowie. To jest taki szczególny dzień i to jest święto nie tylko nasze, nie tylko naszych pracowników, ale również absolwentów, byłych pracowników i wszystkich, którzy zetknęli się z naszym przedszkolem. Mieliśmy to szczęście, że na swojej drodze spotkaliśmy wielu przyjaciół przedszkola, wielu ludzi, którzy do tej pory utrzymują z nami kontakty. I można powiedzieć, że jesteśmy już w podwójnej roli rodziców i dziadków, ponieważ nasi wychowankowie przyprowadzają do nas swoje dzieci i jest to dla nas bardzo miłe i ogromnym wyróżnieniem. Jubileusz to jest taki moment zadumy, refleksji, spojrzenia na to, co było, co jest. I muszę z pełną satysfakcją powiedzieć, że to, co żeśmy osiągnęły i to, co Państwo widzicie w tej chwili, czyli nasze przedszkole otwarte, kolorowe, przyjazne, to jest zasługą wszystkich moich pracowników, wszystkich, którzy zetknęli się z tym przedszkolem i stworzyli je tak, jakie w tej chwili je mamy. Szanowni Państwo, dzisiaj skupiamy się na historii, na tym, co było, na czasie przeszłym, ale właśnie ta przeszłość kształtuje naszą przyszłość. Ja, korzystając z okazji, chciałabym serdecznie pozdrowić naszych byłych wychowanków, absolwentów przedszkola, byłych pracowników przedszkola i mam nadzieję, że jest to również święto ich, nie tylko nasze, ale ich również. I mam nadzieję, że są dumni z tego, że wyszli właśnie z naszego przedszkola. Przedszkole o nieformalnym przydomku Biedronki w swojej historii raz zmieniło siedzibę, stale modernizuje się i podejmuje nowe wyzwania. Tworzy grupy integracyjne, wprowadza zajęcia językowe związane z troską o środowisko, rytmikę, zaprasza przedstawicieli różnych zawodów i środowisk. Czwórka zgodnie ze swoją misją dba, aby rodzice byli współtwórcami sukcesów swoich dzieci. Składają serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszej placówki. Serdecznie dziękujemy za uwagę. Przez 40 lat Zambrowska Czwórka wrosła bardzo mocno w edukacyjną panoramę Zambrowa. Dyrektor Jolanta Laskowska co chwilę wskazywała na sali dawnych wychowanków swojej placówki albo rodziców czy dziadków obecnych podopiecznych. W przedszkole dorobiło się także prawdziwej armii przyjaciół, którzy pospieszyli z okazji jubileuszu z gratulacjami, kwiatami i prezentami. Edukacja to oczko w głowie burmistrza, który jest pedagogiem z wykształcenia. Kazimierz Dąbrowski cieszy się z tego, że Zambrów robi się coraz młodszy. Należy się cieszyć, że liczba dzieci, które w naszych miejskich przedszkolach jest, z roku na rok rośnie. Szczerze mówiąc, na następny rok edukacyjny mamy zapisane około 900 dzieci. Z roku na rok ta liczba zwiększa się, to znaczy, że nie Zambrów nie tak do końca zamiera, a są młode małżeństwa, młode pokolenia, które mają dzieci, a te dzieci musimy zabezpieczyć miejsca w naszych przedszkolach i staramy się,
a to, że niektóre przedszkola nam się starzeją, bo jak dzisiejsza uroczystość udowadnia, Miejskie Przedszkole nr 4 będzie miało już 40 lat, to jest drugie co do wieku przedszkole po Miejskim Przedszkolu nr 1, ale to świadczy, że dobrze również funkcjonuje i chciałem pogratulować z tego miejsca tego pięknego jubileuszu i życzyć na kolejne lata rozwoju, pomyślności i realizacji planów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, a myślę, że samorząd miasta będzie w tym pomagał. Nie tylko temu przedszkolu, ale wszystkim placówkom oświatowym, którym organem prowadzącym jest miasto. Nawet jednak, kiedy dorośli się cieszą i przyjmują gratulacje, prawda pozostaje niezmienna. Dzieci są najważniejsze. Witajcie, gospodarze mili. My z Łowice do was przybyli. Na świątecznie się psy odziali. Nie wiedzieli, co wam przywieźć. A Dawid zrobił swoje. Z powagą i wdziękiem poprowadził wraz z koleżanką Alą uroczystą galę. Zapowiadał swoje koleżanki i kolegów, którzy na scenie zaprezentowali się radośnie i kolorowo. Po prostu byli najważniejsi. Jestem przyjacielem przedszkola Biedronki. Od kilku lat współpracuję z tym przedszkolem w ramach programu Bezpiecznie i Zdrowo przez cały rok, gdzie prowadzę zajęcia ze swoim kolegą Danielem Rusieckim w najstarszych grupach. Chciałabym z tej okazji pogratulować całej kadrze pedagogicznej na ręce pani dyrektor, życząc sukcesów w tak trudnej, w tak bardzo trudnej drodze wychowania naszych dzieci, bo wiadomo, że podstawy edukacji zdobywamy w przedszkolu i praca ta jest trudna, wyczerpująca, ale niesamowicie dająca dużą satysfakcję i dla pani dyrektor. Także jeszcze raz serdecznie gratuluję całemu gronu pedagogicznemu tego przedszkola. Z okazji jubileuszu. Thank you.
chciałabym na początku pogratulować 40. jubileuszu przedszkola. No, dużo bym mogła mówić, za co dziękuję, ale gdy mój synek miał 3 lata, zastanawiałam się, do jakiego przedszkola go posłać. Oczywiście każdy rodzic chciałam, żeby to przedszkole było najlepsze w mieście. Z opinii innych rodziców dowiedziałam się, że przedszkole numer 4 Biedronki w Zembrowie ma bardzo dobrą opinię i uważam teraz, że podjęłam jedną z najlepszych decyzji w moim życiu, posyłając synka tam, bo naprawdę grono pedagogiczne jest bardzo profesjonalne. Panie widać, że pracują nie z przymusu, tylko z radością. Pani dyrektor jest to kobieta, która bardzo dba o bezpieczeństwo naszych dzieci. Najważniejsze jest dobro naszych dzieci dla pani dyrektor. Przedszkole jest odnowione, czyściutkie, plac zabaw jest przygotowany tak, żeby dzieci tam były bezpieczne. To też uważam za wizytówkę przedszkola. Także no, jestem bardzo zadowolona i nie posłałabym mojego dziecka do innego przedszkola jak do tego.